ci wyskoczy. Zaraz, czy ktoś pewnie masz kogoś już w pomieszczeniu swoim. Nie. No to sprawdzaj, szybko, sprawdzaj. I na pewno ci się... What? I'm about to revitalize that shit. Hej, siemanko, witam was bardzo serdecznie. Jeśli oglądacie ten filmik, to znaczy, żeby było mi okrągłe 100 tysięcy subskrypcji za... Zaraz, 100 tysięcy... 100 subskrypcji! I właśnie, z tej okazji było mi 100 subskrypcji. Tak jakby przypomina mi się teraz cała historia mojego kanału, jeszcze to nagrywanie, pierwszy odcinek Minecraft Pocket Edition. Witam, nazywam się Kujawson, zapraszam do oglądania przygody z Minecraftem Pocket Edition. Od razu przepraszam za wersję, jaka jest po prostu nagrywana z aparatu, bo... Ale nie, wracając do tematu. Minecrafta Pocket Edition, jak wiadomo, nie ma już w ogóle na moim kanale, gdyż poszedł w to kopiko. Ogólnie Minecrafta jest rzadko co poszczególne filmy, gdyż zdecydowałem się nie nagrywać właśnie Minecrafta. Każdy zajmuje się Minecraftem. Ja właśnie nagrywam gry, które świat bardziej jakby lubi oglądać, których jeszcze nie do końca zna, tak? I właśnie tym ukoronowaniem tej serii z gry Five Nights at Freddy's 1 będzie Five Nights at Freddy's 2, gdyż po prostu nie mogłem się rozstać z tą serią z Five Nights at Freddy's 1, tak? Ta gra mi się bardzo podobała, bardzo ją lubiłem i nie wyobrażam sobie tak, jakbym teraz miał zerwać z tą serią, dlatego postanowiłem właśnie zrobić, nagrać część drugą. I jeśli oglądacie ten filmik, to znaczy, że wybiło mi okrągłe 100 subskrypcji. Dziękuję i zapraszam do oglądania następnej serii z gry Five Nights at Freddy's 2. No więc standardowo musimy sprawdzać tutaj wentylację, jak każdy już pewnie wie, ale mamy tutaj i ciekawostka, do tego celu musimy używać klawisz Control, tak? Żeby to sprawdzać. Wiadomo, tutaj mamy maskę i tutaj mamy kamery. Ja wam najpierw pokażę, jak te wszystkie pokoje wyglądają. Tutaj, żeby później nie było, że tak od razu gram tym starym stylem. Tu mamy marionetkę, póki co Fonegaj gada i nie zdążymy nakręcić, tak? I tutaj ogólnie ja się skupię tylko nad tym wentylacji i tu... Jakiś makaron tutaj, spaghetti się majda. No i ogólnie co ja mam powiedzieć, skupię się tylko właściwie w późniejszych wersjach na kanałach wentylacyjnych. Czyli tutaj, pyk tutaj, tak. I myślę, że tym sposobem, tak jak podobnie jak Master Czułek, uda mi się przejść właśnie tą grę. Tutaj mamy wszystkie animatroniki. Wszystko jest na razie spoko, na razie to się nie... O, tutaj Mangle sobie leży bardzo ładnie. No i nic się tutaj nam na razie nie czai, nie musimy na razie nic nakręcać. No i w sumie co my możemy tutaj, co ja mogę tutaj dopowiedzieć właściwie, no... Jakby to teraz mam, grałem sobie do nocy drugiej, przeszedłem też, kuzynka u mnie była i sobie zagrała w noc tą właśnie pierwszą i drugą, to od razu na Foxy zaskoczył, na początku mieliście. No i teraz mam takie jakby trochę porównanie, tak? Otóż zastanawiałem się, co jest bardziej straszniejsze, część pierwsza czy część druga, a więc moja recenzja wygląda tak. Na pewno jeśli chodzi o animatrony, to zdecydowanie część druga jest bardziej straszna, jeśli chodzi o te duże animatroniki. Te słodziuśkie baby animatroniki, one aż takie straszne to nie są, tak? Tak więc jakoś do nich takich bardziej jakichś planów, w sensie żeby się bać przed nimi czy coś, to raczej chyba nie mam. Ale jeśli chodzi już o te duże animatroniki, tak, to już na przykład już mam się co bać, tak? Na przykład ja się ich boję, ale jeśli mamy część pierwszą, to na pewno ona była bardziej straszna, część pierwsza moim zdaniem, tak? Ona była po prostu, jakby to powiedzieć, straszniejsza, tak? Jumpscare odnośnie to, jak te animatroniki się przemieszczały odnośnie po tym w ogóle, po tym obiekcie całym, jak one się przemieszczały, to było straszne, tak? A tutaj to raczej... tutaj raczej tak chyba nie będzie, bo tu widzimy właśnie, mamy światło i z tym światłem to myślę, że damy sobie radę, tak, poradzimy sobie, mamy światło, więc wszystko jest dobrze. Tutaj mamy co, Mangle, o, marionetka, zapomniałem właśnie o marionetce, musimy nakręcać music box. Pierwsza noc jest jeszcze tak lightowa, jak to można powiedzieć, i nic tu się na razie póki co ciekawego nie dzieje.
Ja z czasem, co tu leży? A, tu jest Chica, okej, okay, o, przestraszyłem się nawet trochę. Oczywiście koszmar, moim koszmarem to jest oczywiście Chica, moim zdaniem najstraszniejszy animatronik, jaki tylko może być. I z tego, co mi wiadomo, w pierwszej części gry możemy sobie pozwolić na nienakręcanie pudełka, bo podobno marionetka i tak nie wyskoczy, tak? To jest taki pierwsza noc dla nowicjuszy, że mają taki jakby lajcik, tak? O, tutaj Balon Boya mieliśmy, taki lajcik dla nowicjuszy i nic się nie stanie. Moim koszmarem tutaj będzie Chica, gdyż jest ona na pewno bardziej straszniejsza niż w części pierwszej, tak? I jeszcze Bonnie, tak? Dochodzi do tego jeszcze Mangle. Także jeśli chodzi o animatroniki, to one naprawdę, moim zdaniem, naprawdę się... O, tu już nie mamy kamery, dziwna sytuacja. Chodzi o... O, już mamy Chikusię naszą, kochaną. Jeśli chodzi o animatrony, to Scott się naprawdę postarał, tak? Ja mam... Naprawdę czuję, że ja się będę bał. Ja się czuję, że w tej części ja po prostu popuszczę ze strachu, tak? Ja to po prostu czuję. Tam mamy tego gościa karaoke. Karaoke man, tutaj, gdzie on był? Tutaj, karaoke man, tutaj gdzieś Chica była, tylko nie wiem gdzie, ona chyba... Gdzieś tutaj, dobra, słuchajcie, nakręcimy tutaj. Pewnie zaraz nam coś w wentylacji wyskoczy. O, dziwne odgłosy z grze. Okej, ale w sumie najgorzej nie jest. Odgłos tej gry znamy już z pierwszej części. Takie przyzwyczajenie dziwne, że wchodzę do pokoju, od razu muszę klikać na światło. Nie wiem, czemu to tak jest, ale takie jest jakieś dziwne przyzwyczajenie mam. Ciekawe w ogóle, czy... O, tu już karaoke man tutaj jest. Ciekawe, czy w ogóle w części... O, no, tutaj mamy Chicę. A, ona na razie daleko od nas jest. Tu, o, Freddy'ego też nie ma, to jest zastanawiające. O, Jezu Maryjo, orzeszku włoski. Co ja mam zrobić, Freddy? Toj Freddy do mnie idzie. Dobra, jeszcze tu jesteś, Freddy, nie? Niegrzeczny misio, co ja mam zrobić właśnie w takiej sytuacji? Czy ja mam czekać, aż on mi tutaj do końca wlezie, czy co ja mam zrobić w ogóle? Dobra, chyba go nie ma już. O, dobra, no, troszkę dalej jest, tak, ale to troszkę, może, kurczę, trochę tutaj nakręcamy i zmywamy się tutaj, dobra. Wow, już nam karaoke man tutaj jest, nie wiem czemu... O, proszę, karaoke man tutaj już nam świeci swoimi oczami. Nie wiem czemu karaoke man, ja go tak nazwałem, tutaj Freddy. Karaoke man, dobra, teraz tutaj harmonijka, nakręcamy harmonijkę. Karaoke man, czemu ja go tak nazywam? No, nazywam go dlatego, że ma gitarę, on nie robi karaoke. To jest raczej jakby to człowiek z gitarą. Jak on się nazywa ten? Człowiek orkiestra? Nie, człowiek gitarzysta. O, gitarzysta, tak, może już raczej. Ale nie wiem, zostańmy przy nazwie karaoke man. O, 5 AM. Dobra, słuchajcie, pierwsza noc pójdzie nam chyba jak spłatka, tak mi się zdaje. Myślę, iż uda nam się to przejść. Gdyż jest po prostu 5, na razie nic się nie dzieje. Toy Freddy czeka sobie przybyć. Ciekawe, jak założymy maskę, to czy on sobie pójdzie. Uwaga, czekamy. I uwaga, cyk. O, coś się dzieje, ale nie wiem co. Uwaga, czy coś wyskoczy? Coś nam tu chyba wlazło do tego pokoju, ale nie jestem do końca przekonany, co to było. O Jezus, w orzeszku włoski, Freddy. Muzyka ucichła, to mi się nie podoba, jest to co najmniej dziwne. Dobra, ściągamy maskę, dobra, Freddy'ego już nie ma. Dobra, wszystko czysto, marionetkę nakręcamy. Szczerze mówiąc, to nie wiem, jak ja się tutaj połapię w ogóle w tych nocach drugich, jak ja już pękam na nocy, kurczę, na nocy pierwszej. O, proszę bardzo, godzina 6, także na razie bez jakiegoś większego problemu się zaczynało, póki co poznaliśmy sobie wszystkich naszych milusińskich, naszych najmniejszych z rodziny, tych tojowatych. Także ja dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnej serii z gry Five Nights at Freddy's 2 i jeszcze raz dzięki za 100 subskrypcji. Bajo, cześć!